Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Poseł do Parlamentu Europejskiego, lider Prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu Marek Jurek. Dzień dobry Państwu. Jakie mogą być formalne i nieformalne konsekwencje dla Polski odmowy udziału w programie relokacji uchodźców? No, jeżeli Komisja Europejska będzie chciała złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości, to złoży i ta sprawa się będzie ciągnąć. Rząd polski będzie bronił polskich racji. Pokaże. A co nam grozi, jeśli sprawa znajdzie się w Trybunale Sprawiedliwości? No nic nie grozi. No. Teoretycznie Trybunał może wydać wyrok nakazujący wykonanie postanowień Rady Europejskiej. No, teoretycznie, ale może również nie wydać. I wtedy to będzie przegrana sprawa dla Komisji Europejskiej. Myślę, że warto w tej sprawie powiedzieć, że naprawdę nie chodzi w tej sprawie o ani o imigrację i polską politykę imigracyjną, ani o uchodźców tym bardziej. Chodzi tak naprawdę o imperialne ambicje Unii Europejskiej, po pierwsze do dyrygowania polityką imigracyjną państw członkowskich, a po drugie do narzucania Europie Środkowej modelu multikulturalnego, który okazał się fatalny. Panie marszałku, ale Europy jednak zachodniej. Są ludzie, bez względu na to, czy nazwiemy ich uchodźcami, czy migrantami, to oni są w obozach w Grecji i we Włoszech i o nich rozmawiamy. I o nich chodzi w tym programie. Jest też milion Ukraińców w Polsce, którzy w ogóle nie interesują Unii Europejskiej. Ukraina szczególnie ze Zbruczem, ta, która przed wojną nie należała ani do Rumunii, ani do Polski, tylko do Związku Sowieckiego. Tam ludzie przeżyli naprawdę koszmar kilkudziesięciu lat komunizmu i ciągle zmagają się z pozostałościami komunizmu. Oczywiście na Ukrainie Zachodniej też to jest tego, ale to jest kilkadziesiąt lat, to jest 40 lat i ci ludzie mają takie samo prawo do poprawy swojego statusu życia i Polska pomaga im poprawić swój status życia niż mieszkańcy północnej Afryki. Więc ale z drugiej strony pacta sunt servanda. I polski rząd poprzedni... No ale myśmy nie zawierali takich paktów. I... Jak to nie? Polski rząd... To mówimy o decyzji Rady Europejskiej. Ale polski rząd zgodził się na udział w programie relokacji uchodźców, na przyjęcie około 7 tysięcy osób. Więc jest to jakieś zobowiązanie. To i to jest właśnie druga rządu, część. To jest druga część mojego pytania, czyli te nieformalne konsekwencje. Tego zobowiązania. Po pierwsze, to jest na pewno wielki błąd tamtego rządu. Po drugi, oba rządy wcześniejsze, i rząd Jarosława Kaczyńskiego, i rząd Donalda Tuska, no, popełniły bardzo złą rzecz, forsując, ratyfikując traktat lizboński, dlatego że ja przypomnę, że ta decyzja Rady Europejskiej byłaby niemożliwa na gruncie poprzedniego nicejskiego systemu liczenia głosów, który był systemem, który doceniał znaczenie Europy Środkowej w Unii Europejskiej, który w pewnym sensie był liczeniem głosów zjednoczonej Europy. Teraz mamy tak naprawdę środkową Europę przyłączoną do organizmu, który uważa się za całą Europę i który chce dyrygować naszymi państwami. To jest troszkę płacz nad rozlanym mlekiem, a ja pytam o nieformalne konsekwencje. Jest spór, nie jesteśmy sami, w tej samej sytuacji są Węgrzy, Czesi. Będziemy jako państwo ten spór prowadzić. Natomiast uważam, że rząd powinien w większym stopniu prowadzić i mówić o polskiej polityce solidarności. Na przykład takie rzeczy jak niepodjęcie idei korytarzy humanitarnych, najpierw niepodjęcie, teraz chyba już właściwie władze zaczęły rozmawiać z Kościołem i z Caritasem na temat realizacji tego projektu, ale on powinien być dawno realizowany. Ja przypomnę, że my od dwóch lat z Kazimierzem Ujazdowskim apelowaliśmy o to, żeby tak naprawdę uruchomić taką polską politykę solidarności adresowaną w różnych kierunkach, ale pokazywać, że ją prowadzimy. My ją de facto prowadzimy, dlatego że ja przypomnę, że no to, że tak około 3 milionów Ukraińców zawdzięcza, przynajmniej częściowo dla swoich rodzin znajduje dochody w Polsce, no to jest wielki akt solidarności. I Polska jest bardzo otwarta. Ale polska gospodarka też czerpie z tego korzyści. No, absolutnie nie zaprzeczam. Absolutnie nie zaprzeczam, ale to jest wielki... Nie tylko jest jakiś akt solidarności i łaski, tylko to jest jakaś wzajemna wymiana usług. Nie robię z tego łaski, dlatego że
solidarność jest powinnością, a nie łaską. Tylko my tą solidarność świadczymy. A wszelkie akty, na przykład pogardy w stosunku do ludzi, którzy do Polski przyjeżdżają pracować, no spotykały się z takim odporem, jak ten skandaliczny wybryk pana Wojewódzkiego, który no, obrażał Ukraińców w swoim programie, który zresztą chyba potem, nie wiem, dalej kontynuował w podobnym stylu. Zostawmy wybryki. Jasne, nie wcale nie zamierzam w nie głęboko wchodzić, ale warto o tym pamiętać. Znaczy, moim zdaniem ciekawsza jest reakcja polskiego społeczeństwa niż sam wybryk i dlatego warto go zostawić. Myśli pan, że realizacja tego przedsięwzięcia nazywającego się korytarze humanitarne poprawiłaby także na arenie europejskiej polski wizerunek? Na pewno należy o tym mówić, co robimy, ale przede wszystkim my robimy, po prostu Polska pomaga uchodźcom albo ludziom dotkniętym nieszczęściami w Iraku, Syrii. Akcja Rodzina Rodzinie. Ja rozmawiałem ostatnio z przedstawicielami archidiecezji wrocławskiej, która w istotnym zakresie pomaga utrzymywać szpital w Aleppo. No, Polska po prostu pomaga. Może powinniśmy więcej o tym mówić. Powinniśmy to ująć w systematyczną politykę solidarności. I powiedzieć jeszcze raz, Polska pomaga potrzebującym, natomiast Polska nie zgadza się na to, żeby władze Unii Europejskiej, nawiasem mówiąc bezprawnie, narzucały Polsce i Europie Środkowej politykę multikulturalizmu. To w końcu bezprawnie czy zgodnie z prawem? Bo przed chwilą pan powiedział, że gdyby nie traktat lizboński... Nie byłoby tam tego głosowania, ale pytanie, czy to głosowanie jest prawomocne, czy imigracja jest w zakresie kompetencji Unii Europejskiej. To jest właśnie wielka otwarta kwestia. No przecież jeżeli uważamy, pani redaktor... Czy kwestia jest otwarta, Uważamy. A nie ma pewności, że jest to bezprawne. Jeżeli w Polsce krytykuje się i zarówno na forum polskim, jak i europejskim niektóre decyzje Sejmu, to nie ulega kwestii, że one zostały podjęte, są wykonywane i tak dalej. Ja się dyskutuję, czy zostały podjęte zgodnie z prawem. Ja przepraszam, jeżeli Polak krytykuje Sejm Rzeczypospolitej, to tym bardziej powinien wiedzieć, że może krytykować Radę Europejską. Panie marszałku, do kogo pana zdaniem zwracali się wczoraj biskupi, nawiązując do kwestii uchodźców? Bo arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, w homilii zauważył: procesja Bożego Ciała to nie widowisko, ale ręka Kościoła z chlebem na dłoni wyciągnięta do wszystkich, również do migrantów i uchodźców. Prymas polski, arcybiskup Polak. Czy jesteśmy tymi, którzy mówią i ukazują innym obecność Jezusa? Czy jego postawa, otwarcie na drugiego człowieka, jego wyjście do biednych i ubogich, do odtrąconych przez ludzi, do uchodźców i przybyszy, jest teraz również i naszą postawą? I wreszcie, Chrystus ma dziś często twarz człowieka bezdomnego, także uchodźcy, kardynał Nycz. No, na pewno zwracali się do wiernych, no przecież nie do mediów. Może do rządu? Do wiernych po prostu, no już nie do mediów. No, z rządem to jest skomplikowana sprawa, bo za każdym razem, kiedy przychodzi minister na mszę świętą i na przykład bierze sobie do serca kazania, to potem od razu się rozlega taki huk wręcz w całym społeczeństwie. Jakim prawem on słyszy to, co mówi do niego Kościół Powszechny i bierze to sobie do sumienia? Więc ja myślę, że przede wszystkim biskupi mówili do wiernych, nie to, do mediów. To, co wierni powinni zrobić. Bo to, co robią. Pan mówi, że pomagają. Przed chwilą mówiłem, co robią. Mhm. Czyli żeby robili dalej to, co robią? Czy żeby robili więcej? Oczywiście. Czy żeby ci, co nie robili, to żeby robili? Oczywiście. Jest program Rodziny Rodzinie, w który się można włączyć w dowolnym zakresie, pomagając w całości jakiejś rodzinie, czy częściowo. Są te akcje, które prowadzi Caritas i trzeba ich więcej. Poza tym no, na przykład bardzo ważną sprawą jest to, dosłownie o czym księża biskupi mówili, żebyśmy każdego człowieka, który na przykład nie jest naszym obywatelem, a żyje pod władzą Rzeczypospolitej, zgodnie z nakazami ludzkiego sumienia, naturalnej sprawiedliwości i Konstytucji Rzeczypospolitej, traktowali w sposób w pełnym szacunku dla jego godności. To jest bardzo ważne. Ja też do władz o to apelowałem, żeby dla pokoju społecznego, dla sprawiedliwości, nawet nie dla wizerunku, ale każdy akt wrogości wobec cudzoziemca będącego w Polsce powinien się spotykać z bardzo surową reprymendą, żeby pokazać, że Polska, jeżeli Polska broni się przed multikulturalizmem, to nie dlatego, że jest przeciwko ludziom wywodzącym się z innych kultur, którzy wśród nas żyją. Bo to jest zupełnie normalne. Może to w dzisiejszym zostało otwartym w ogóle świecie. Źle nazwane multikulturalizm jako zło. Tylko, że my jesteśmy przeciwni temu i zdecydowanie, no, żeby tworzyć wielomilionowe społeczeństwo muzułmańskie, sztucznie przesiedlane spoza obszaru Europy do centrów Europy. Mamy polskich muzułmanów, z którymi żyjemy od XIV panie wieku. To jest wspaniały współżyć. Panie marszałku, chciałam poprosić pana o krótki komentarz do przemówienia pani premier Beaty Szydło w Auschwitz, które wywołało no, w ogóle wielką burzę
można być międzynarodową, bo prasa międzynarodowa też się właściwie reperkusjami zainteresowała bardziej niż samymi słowami. Pani premier, kiedy trzeba, ja zajmę odrębne stanowisko od władz, w tym wypadku pani premier powiedziała rzecz oczywistą. To, że tak naprawdę potworności II wojny światowej nastąpiły na gruzach zburzonego państwa polskiego. Że Polska nie mogła ratować swoich obywateli, bo niepodległość nam odebrano. Myśmy z czego się chlubimy, nie ja mieli... Ja przypomnę ten cytat, taki właśnie ten najbardziej bulwersujący niektórych. Auschwitz to lekcja tego, że należy uczynić wszystko, aby chronić swoich obywateli. I to zostało uznane za wpisywanie bieżącej polityki w święte miejsce uświęcone krwią Polaków i innych nacji. Pani redaktor, milionom ludzi mówiono, ja mówię w tej chwili o naszej opinii wewnętrznej, jeżeli ktoś nie popiera PiS-u, to na pewno popiera PO, jeżeli nie popiera PO, to na pewno, jeżeli krytykuje PiS, to na pewno popiera PO, jeżeli krytykuje PO, to na pewno popiera PiS, a wszystko, każda wypowiedź publiczna odnosi się do bijatyki PiS-PO. Pani premier była w Haremrzach, była w obozie w Auschwitz, mówiła na temat tej tragedii, którą upamiętniamy i w moim przekonaniu powiedziała bardzo ważną rzecz, treść o charakterze ogólnym. No ja tylko przypomnę, że jeżeli Prawica Rzeczypospolitej od lat 1 sierpnia mówi nigdy więcej zburzonej Warszawy, to przypominamy o tym, że cena utraty niepodległości jest straszna, bo gdy państwo upada, nie jesteśmy w stanie chronić ludzi. I pani premier to powiedziała, natomiast te, wie pani, te tytuły, o których pani mówi, które pani przywołują, są pisma skompromitowane. Ale dlatego, ja że dla mnie tytułów nie przywołałam. Mówiła pani, że wywołało burzę międzynarodową. Ale nie mówiłam o tytułach, tylko ogólnie powiedziała. No, w domyśle, no więc ja uważam, że te pisma, które wpisują się w tą burzę, o której pani powiedziała, są pisma na ogół skompromitowane, dlatego, że dla mnie każde pismo, które nie protestowało przeciwko tak zwanym polskim obozom, jest moralnie skompromitowane. I jeżeli ktoś protestował przeciwko zniesławianiu naszej ojczyzny i dzisiaj na przykład no, chce dyskutować z opinią pani premier, moim zdaniem jest w pełni w prawie. Panie natomiast jak natomiast pan... z tymi, którzy brali udział choćby milcząco przez zaniechanie w oczernianiu Polski, w ogóle dyskutować nie warto. Jak pan powiedział, jest polityczna bijatyka pomiędzy Platformą a PiS-em. Czy to jest dobra sytuacja na debatę o konstytucji, którą proponuje prezydent? No to jest groźna sytuacja, dlatego że debata konstytucyjna powinna utwierdzać nasze prawa, a nie relatywizować. No dzisiaj rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy bardzo wielu ludzi odrzuca jakieś stanowisko polityczne, nie chce go dyskutować tylko dlatego, że pochodzi z jednej czy z drugiej strony. I to jest ogromne ryzyko, że za wartości, na które powołują się partie, zapłacą te wartości. I wobec tego natomiast, pan jest na nie, jeśli chodzi nie, no, o to referendum konsultacyjne i tę debatę? Prezydent jest głową państwa. W moim przekonaniu zawsze należy mu się szczególny szacunek. Prezydent inicjuje debatę. Zobaczymy, dokąd ona doprowadzi. O konstytucji na pewno warto rozmawiać. Ja bym tylko sugerował, żeby w konstytucji wprowadzać przede wszystkim zmiany tam, gdzie mamy szeroki konsensus, gdzie prezydent może wyjść z propozycją poprawki zmiany konstytucyjnej i gdzie jest szansa, gdzie po pierwsze jest pewność, że uzyska większość szerszą niż tylko obóz rządzący i gdzie warto spróbować uzyskać większość konstytucyjną, 2/3 głosów. A czy taką... Ja to 10 lat temu zrobiłem i to można. Czy taką propozycją jest zmiana zapisu o ochronie życia? Jest, na pewno. Ja przypomnę, ona że prawica, znajdzie konsensus? Prawica Rzeczypospolitej ma to w swoim programie, żeby sentencja komisji Stefaniuka, nawiasem mówiąc opozycyjnego polityka, sprzed 10 lat, żeby ta sentencja komisji Stefaniuka proponująca rozszerzenie 30 artykułu Konstytucji została wpisana do Konstytucji. No, trzeba pracować. No, nad tym powinno się pracować. Ja bym proponował na przykład, żeby zmiany konstytucyjne zacząć od wpisu dotyczącego praw rodziny i to materialnych praw rodziny, stwierdzającego, że rodziny mają prawo do świadczeń wyrównawczych z tytułu wychowawczych obciążeń dzieci, szczególnie poprzez podatki pośrednie. Płaconych szczególnie poprzez podatki pośrednie. Taki zapis w moim przekonaniu miałby dużą szansę w większości, tym bardziej, że dzisiaj część opozycji, nawet dyskutując z programem 500+, popiera jego zasadę.
Więc utrwalenie, że ten Jasne. Program jest tylko realizacją wyższej normy, która powinna być realizowana, byłoby bardzo rzeczą bardzo kończymy, cenną. Myślę więc też... Kończymy, więc chciałabym zapytać pana, jak można przekonać te osoby, które protestują i chcą nawet liberalizacji prawa do aborcji, żeby umocnić zapis o ochronie życia, żeby wpisać ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Przede wszystkim wracając do przedmiotu, chociaż to jest złe określenie w tym wypadku, tej debaty, to znaczy do tego, że człowiek jest człowiekiem od samego początku. Jak będziemy o tym pamiętać, naprawdę ta debata ruszy. Jak zrobimy z tego jakiś kompromis aborcyjny, gry partyjne, ucieczki władzy przed naciskami Parlamentu Europejskiego, to wszystko przepadnie. Nawiasem mówiąc, musimy ja bym proponował... kończyć. Dziękuję bardzo, Marek Jurek, Beata Michniewicz. Trudno, dzięki, do zobaczenia.